Wentylacja mechaniczna w warunkach domowych jest to rodzaj opieki długoterminowej nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością oddechową. Do takiej przewlekłej niewydolności oddechowej dochodzi w przebiegu różnego rodzaju chorób. Mogą to być choroby miąższu płuc, urazy rdzenia kręgowego, bądź choroby z grupy tzw. chorób nerwowo-mięśniowych, które przebiegają z zanikiem mięśni, w tym zanikiem głównych mięśni oddechowych, jakim są przepona i mięśnie międzyżebrowe. Jest to forma terapii czynnej, gdy pacjent nie potrafi częściowo podjąć samodzielnie oddechu lub nie potrafi całkowicie oddychać samodzielnie. Wówczas mieszanina oddechowa podawana jest do pacjenta przez respirator. Jest to urządzenie, które zastępuje lub wspomaga niewydolny oddech chorego. Rolą respiratora jest poprawa oddechu, zmniejszenie zmęczenia mięśni oddechowych, efektywne usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych, zmniejszenie objawów przewlekłego zmęczenia, zaburzeń koncentracji oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia infekcji płucnych. Do opieki w ramach tego świadczenia pacjent może zostać zakwalifikowany wyłącznie w warunkach szpitalnych przez uprawnionego lekarza, spełniając określone kryteria. Jest to świadczenie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z tym pacjent nie ponosi żadnych kosztów związanych z terapią. Obowiązkiem poradni wentylacji domowej jest zapewnienie pacjentowi niezbędnego sprzętu medycznego, sprzętu jednorazowego w celu prowadzenia terapii oddechowej oraz zapewnienie okresowych wizyt lekarza, pielęgniarki oraz fizjoterapeuty. W ramach tego świadczenia pacjenci oprócz respiratora korzystają często z koncentratora tlenu, jeśli wymagają dodatkowej suplementacji tlenem. Jest to forma leczenia, która znacząco poprawia komfort życia pacjenta i niejednokrotnie umożliwia prowadzenie aktywnego trybu życia.